Grzegorz Olszewski na torze drugim, Jacek Niewiarowski na torze trzecim. Pierwszy start drugiej kolejki pożarniczego toru przeszkód. Prowadzi Grzegorz Olszewski i tak też kończy. Jako drugi wpada na linię mety Jacek Niewiarowski z Olecki. A proszę o przygotowanie się zawodników do startu drugiego. Udziału na torze drugim. Przemek nie daje szans. Jako pierwszy dobiega do linii mety Czarek Broniek, Komenda Powiatowa TSP Bartoszyce. I jako drugi dobiega Andrzej Kuć, Węgorzewo, startujący na torze pierwszym. Jest radość, jest uśmiech, o to tutaj również chodzi. No i póki co tor drugi, Mariusz Mroczek z Ełku, ale wszystko jeszcze przed nami. No Mariusz chyba nie da szansy zawodnikowi na torze trzecim, Marianowi Szpakowskiemu, i tak też kończą. Mariusz Mroczek zwycięża w tym biegu, Marian Szpakowski na miejscu drugim i na miejscu trzecim na linii mety melduje się Adrian Dubicki. Gratulujemy zawodnikom. Przede wszystkim tego, że bezpiecznie ukończyli tę konkurencję. Na torze drugim Arek Kaczmarski, Miasto Lubawskie, na torze trzecim Paweł Laszkowski z Iławy. Czekamy na ten start. Daje radę, ale pierwszy wydaje się Paweł Laszkowski Iława. Paweł jest meta, ale również Arek Kaczmarski, Nowe Miasto Lubawskie. Szósty na razie Piotrek Słapiński Goldap, i tak też się kończy ten bieg. Szósty Piotrek Słapiński, Karol Sejnowski na miejscu drugim z Olecka. Prowadzi na torze drugim Mirek Kasprowicz Bartoszyce. I tak też się kończy ten bieg. Mirek wygrywa, na miejscu drugim dobiega Mateusz Rudaś z Węgorzewa. I obserwujemy na torze pierwszym Mateusz Nowak, na torze drugim
Nikodem Woźniak i Arek Tywoniuk wygrywa. Arek Tywoniuk. Dobrze, Arek Tywoniuk na torze trzecim. Braniewo wygrywa, zwycięzca tego biegu. Na miejscu drugim przybiega Nikodem Woźniak i na miejscu trzecim Mateusz Nowak. Tym razem start poprawny, Przemek Jerzankowski tor pierwszy i Paweł Prokopczyk, Lidzbar Warmiński tor drugi. Nie udało się Przemek. Może następnym razem, w tej chwili nie popiął Przemek do rozdzielacza, ale również jakieś problemy ze sprzętem technicznym na torze drugim, kolejce. Za chwilę zobaczymy, jak mu pójdzie w kolejce drugiej. A na razie dość zdecydowanie prowadzi Krystian. Popiął pięknie, bardzo dobrze. I idziesz Krystian, idziesz. No poszedł pięknie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie Krystian, zobaczymy jaki to był czas. Na pierwszym miejscu zameldował się Krystian Masalski. Na drugim miejscu Paweł Jakusik i na trzecim miejscu Tomek Wójcik 0-0-0. I Krystian Masalski, Bartoszyce 17-509. Krystian 17-509, a w tej chwili bieg 12. Prowadzi na torze pierwszym Łukasz Łukaszewski, brawo. I tak też kończy ze Szczytna na torze drugim, biega na jako drugi na linii mety Tomek Leśiński, Tomek Rogiński z Braniewa znajduje się na linii mety na pozycji numer 3. Gratulujemy wam chłopy. Zobaczymy kto pierwszy pojawi się na ścianie. Wydaje się, że dość równo zawodnicy na torze pierwszym i trzecim, ale w tej chwili dość mocno wysuwa się na prowadzenie Patryk Grzechowiak. I kończy Patryk bieg jako zwycięzca tego biegu. Za chwilę nieoficjalne wyniki. Za chwilę Szymon Dreszler ostrzuca tor pierwszy, Rafał Kozicki tor drugi i Wojciech Barszewski Gold Up tor trzeci. Wojtek nie startuje, mamy na torze pierwszym. Tak jest, mamy na torze pierwszym Szymek Dreszler kończy. Gratulujemy Szymon i kończy również zawodnik na torze drugim, Rafał Kozicki. Dla nas błędem na równoważni. I Damian Pocia 22-521. To jest wynik z biegu 18. W tej chwili na torze drugim Wojciech Dziuba i na torze trzecim Piotrek Alcewicz ze Szczytna. Ostatni start. No i El prowadzi. Koszulki Adidasa. I oczywiście Piotr Kanancewicz też jest na mecie. Też jest na mecie. Gratulujemy zawodnikom. Ostatni start. Dziękujemy wam bardzo za te dwie kolejki.